Dlaczego mężczyzna powinien dbać o wygląd? Żyjemy przecież w cywilizowanym kraju i tutaj chyba nie powinni chodzić jacyś ludzie brudni czy źle ubrani, jakoś tak poszarpani, nie wiadomo co. Wie pan. Mężczyzna dbać o wygląd czemu? Dla siebie, żeby się dobrze czuć w towarzystwie i tak dalej. Dlaczego mężczyzna powinien dbać o wygląd? Jest to bardzo ciekawe pytanie, aczkolwiek ciężko na nie odpowiedzieć. No bo to jest tak samo, no nie wiem, dlaczego powinniśmy myć zęby, czy się wysypiać. No, naturalne, że każdy chce wyglądać dobrze, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdzie wygląd może decydować o naszym sukcesie w życiu, również o sukcesie zawodowym. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni dbają o wygląd. Żeby nie wyglądać odrażająco. A z drugiej strony, z punktu widzenia kobiety, no fajnie mieć mężczyznę, który o wygląd dba, no bo tak samo mężczyzna chce mieć przy boku ładną kobietę, więc kobieta chce mieć atrakcyjnego mężczyznę. Kto by nie dbał? Oczywiście w granicach rozsądku, na przykład po to, żeby przyciągnąć płeć przeciwną. Według mnie higiena osobista powinna być rutyną każdego człowieka. Czy mężczyzna powinien dbać o swój wygląd? No wydaje mi się, że przede wszystkim powinien dbać o higienę. To jest jakby dość podstawowe. Natomiast co do reszty, no wydaje mi się, że tak jak mówię, tu są sytuacje, w których ubieramy się elegancko, mniej dla siebie, bardziej dla kogoś i wyrażając w ten sposób pewien szacunek, pewne poszanowanie jakiejś konwencji, czy norm, czy tradycji. No i są sytuacje, w których wydaje mi się to jak najbardziej wskazane, czy też może inaczej, odejście od tego wydaje mi się po prostu dość egoistyczne, na zasadzie uznania, że nas pewne rzeczy po prostu nie obowiązują, bo takimi jesteśmy po prostu kontestatorami. Mało mnie, nie do końca mnie przekonuje takie podejście. alltightapp.pl. Nazywam się Szymon Jeziorko. Mieszkam w Krakowie. Skończyłem medycynę, nie funkcjonuję bez kawy. Zaczęło się od tego, ze standardowa odpowiedź, jaką daję, że zacząłem interesować się tematem ładnych ciuchów i jak każdy, który zaczyna się interesować jakimś tematem, przyswaja sobie dużą ilość wiedzy z jego zakresu w krótkim czasie, ma ochotę się dzielić tą wiedzą ze wszystkimi. Z racji tego, że moi znajomi nie podzielali tego zainteresowania, to już nie mając sumienia ich męczyć gadaniem o szmatkach, po prostu założyłem bloga. Odkąd polubiłem krawaty, piszę o tym z zapałem, który ktoś złośliwy mógłby nazwać kompulsją. Zaczęło się w grudniu 2012 roku, gdy otworzyłem bloga Studencka Elegancja. All Tight Up to moje drugie, bardziej przemyślane podejście do tematu. Tak to trochę wyglądało, potrzebowałem jakiejś formy ekspresji tego nowego zainteresowania. Trochę to była forma dalszego zbierania wiedzy, dalszego uczenia się, no bo przy okazji pisania jakichś artykułów, pisania jakichś notek, no przeglądałem sporo zagranicznych blogów, portali, sporo zdjęć, czerpiąc z tego inspirację i dowiadując się nowych rzeczy. No i z czasem ten blog się rozrósł trochę. Ludzie zaczęli go czytać ku mojemu niezmiennemu zaskoczeniu i no, w którymś momencie stwierdziłem, że ta formuła, która była jednak nieco wtórna, takich wpisów poradnikowych, przeplatanych sesjami zdjęciowymi, trochę mi się wyczerpała. Poza tym ja kończyłem studia, więc już ten tytuł Studencka Elegancja, który powstał w mojej głowie po prostu genialnego copywritera, miał z góry narzucony termin przydatności. Postanowiłem więc wykorzystać tę okazję do zrobienia takiego twardego resetu i zaczęcia od nowa z nowym blogiem. No i All Tight Up było już jako drugie podejście takim bardziej przemyślanym projektem. Miałem już trochę doświadczenia z tym, jak wygląda praca nad wpisami, jak wygląda praca nad blogiem. Jako że zarabiałem sobie na studiach projektując strony internetowe, no to sobie przygotowałem szablon, taki jak chciałem, żeby to wszystko było ładne i czytelne. Opracowałem politykę reklamową na tego bloga, bo to jest kolejna bolączka, którą miałem zawsze, to jak wygląda forma współpracy z blogerów z markami, że to wszystko było takie mało przemyślane, mało ustandaryzowane, więc postanowiłem stworzyć jakiś zestaw reguł, których się będę trzymał. No i postanowiłem pisać trochę więcej przemyśleń, felietonów, a mniej takich stricte poradnikowych tekstów, które już w zasadzie są dość dobrze ograne, dość dobrze opracowane nie tylko w zagranicznym, ale i polskim internecie, więc nie widziałem potrzeby powtarzania tego, co już zostało napisane dziesiątki razy. Nie przeczytasz tu, jak wiąże się krawat, czym jest poszetka i w jakich godzinach nosić brązowe buty. Wydaje mi się, że podwaliny tego wszystkiego wynikają z tego, że generalnie zawsze byłem wychowany w duchu jakiegoś doceniania estetyki. No i zdaję sobie sprawę, że to jest takie trochę zabawne, czy wręcz śmieszne, po tym, że mój tata, który obecnie zajmuje się fotografią, oprócz tego grafiką, kiedyś więcej malował, rysował, więc zainteresowanie sztuką gdzieś tam zawsze było, ale zajmował się też projektowaniem. W związku z tym ta estetyka miała taki wymiar praktyczny. Jest coś takiego w designie, co jest ciekawym połączeniem sztuki i takiego pragmatycznego wykorzystania elementów, tak żeby były i estetyczne, i używalne. No i ubrania to jest, jeśli chodzi o design, coś strasznie fajnego, bo one mogą być jednocześnie bardzo estetyczne, jednocześnie muszą być wygodne i muszą być wytrzymałe, żeby można było powiedzieć, że są dobrze zaprojektowane. No i te dobrze wykonane klasyczne ubrania rzeczywiście spełniają oba te kryteria, wbrew pozorom. Potrafią być naprawdę wygodne. Chcę pisać bloga dla ludzi zainteresowanych stylem, chętnych do formułowania własnych opinii i posiadających własną wrażliwość estetyczną, szukających inspiracji, a nie wytycznych. Pracuję w szpitalu, jestem z wykształcenia lekarzem. Jak można połączyć tworzenie bloga o modzie męskiej z pracą w szpitalu? Wracam ze szpitala do domu i piszę bloga o modzie męskiej. To nie są rzeczy, które się jakoś szczególnie przeplatają, ale to dobrze, bo wydaje mi się, że warto mieć w życiu rzeczy, które są bardziej i mniej ważne, ale te mniej ważne rzeczy mogą być po prostu przyjemne i dawać fajną odskocznię od zmagań z codziennością. Czy elegancki ubiór może jakoś pomóc w pracy? W tej chwili raczej nie, bo i tak przebieram się do pracy w dwuczęściowy strój medyczny, co ma swoje uzasadnienie już czysto praktyczne, to znaczy nie mam ochoty przynosić do domu szpitalnej flory bakteryjnej na ubraniach, więc jest to kwestia już czysto higieniczna. Mam momenty, kiedy siedzę przed pustym edytorem tekstu i zastanawiam się w ogóle, co chcę napisać i walczę z poczuciem, że przecież tak naprawdę nie mam nic do powiedzenia. Są takie momenty, kiedy przychodzi mi do głowy temat i jestem w stanie napisać całą notkę od strzału w zasadzie bez większych problemów. Często jest tak, że nad jakimś tematem sporo myślę i chodzę z nim sporo w głowie, gdzieś układa mi się ten tekst, układa mi się jakaś tam argumentacja, jakaś główna teza, którą chcę przedstawić. No i jak już siadam do pisania, to mam to mniej więcej na tyle poukładane, że w zasadzie siadam i piszę cały tekst od razu. You won't find here guides on how to tie your tie. What is a pocket square and what are the appropriate hours for wearing brown shoes? To jest jeszcze tyle trudne, że piszę tego bloga i po polsku, i po angielsku. W związku z tym często teksty piszę w pierwszej kolejności po angielsku, bo dużo łatwiej mi jest potem po polsku ująć to w sposób bardziej naturalny, kiedy sobie tłumaczę z angielskiego na polski, poobracać niektóre zdania tak, żeby brzmiały bardziej naturalnie po polsku niż odwrotnie, to znaczy tłumaczyć z polskiego na angielski, unikając pewnych kalek językowych i takich nieładnych sformułowań. Kiedy zaczynasz blogować, a potem zdobędziesz czytelników, kiedy ludzie zaczną zadawać ci pytania i traktować twoje odpowiedzi serio, kiedy w końcu zaczną odzywać się marki oferując rzeczy albo pieniądze w zamian za zdjęcia na blogu albo Instagramie, bardzo przyjemnie gładzi to ego. Łatwo się w tym zgubić i uwierzyć, że jest się większym ekspertem niż się jest. Jeśli patrzę na swoje pierwsze teksty z początków Studenckiej Elegancji, wydają mi się one dużo bardziej chaotyczne, dużo mniej skupione, dużo mniej konkretne. Teraz nadal nie jestem zawsze w pełni zadowolony z tego, co i jak piszę. Nadal wydaje mi się, że te rzeczy mogłyby być lepsze, ale to jest chyba tak zawsze, to znaczy bardzo ciężko osiągnąć jest poziom, który człowieka samego zadowala. Lubię ładne ciuchy. Miękki chwyt flaneli, świeżość lnu, krój marynarki, dzięki któremu nie tylko wyglądam, ale i czuję się lepiej. Wbrew pozorom ubierania się elegancko, że tak powiem, w duchu męskiej elegancji, nie jest takie trudne. Wystarczy założyć spodnie, koszulę i marynarkę i nagle mamy całkiem przyzwoity zestaw. Jeśli te rzeczy są dobrze dobrane, dobrze dopasowane do sylwetki i tak dalej, to i tak będą się pozytywnie wyróżniać, a tak naprawdę są to rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę praktycznie wyłącznie w momencie zakupu, bo tam można te rzeczy narzucić na grzbiet zupełnie o tym nie myśląc. Czym jest dla siebie blog? Sposób narzucia na pewno nie, bo nawet nie chciałbym, żeby to była moja główna praca, moje główne źródło dochodów, bo dzięki temu, że to jest rzecz zupełnie gdzieś na boku, to mogę prowadzić go na takich zasadach, na jakich mi to odpowiada i nie muszę iść na jakieś kompromisy tylko dlatego, żeby albo rzeczy, które piszę, albo jakieś współprace komercyjne fajnie się klikały i żeby to się dobrze sprzedawało i żeby mi generowało jakiś dochód. Więc nie, to jest hobby, to jest rzecz, którą robię głównie dla własnej przyjemności i spełnienia, chociaż muszę przyznać, że tak, czuję się trochę w obowiązku jednak dostarczać tych tekstów albo sesji, albo infografik, albo czegoś regularnie, co też staram się robić jak najlepiej wedle moich możliwości. Nie czuję, żebym był jakoś szczególnie popularny, zwłaszcza w prawdziwym świecie pozainternetowym. Zdarzyło się parę razy, że ktoś mnie tam zaczepił w knajpie czy na ulicy i powiedział: ej, czy to ty jesteś Szymon z tego bloga? A ja powiedziałem: tak, to ja jestem Szymon z tego bloga, i powiedzieliśmy sobie cześć. Natomiast zawsze to jest dla mnie jakieś lekko krępujące, to znaczy nie wiem, nie chcę, broń Boże, nikogo zniechęcać do takich działań. Jak określiłbyś swój styl ubierania się? Jest to określenie smart casual, to znaczy nie chodzę raczej na co dzień w pełnym garniturze i pod krawatem, bo nie ma to większego sensu, nie ma odpowiedniego uzasadnienia w okolicznościach. Zawsze się staram, żeby te ubrania, żeby czuć się w nich naturalnie. W większości wygląda to właśnie tak: spodnie, koszula, marynarka, czasem krawat, czasem nie, ostatnio częściej nie. W tej chwili to jest zamiast marynarki kamizelka, bo jest ciepło. Nie jesteś gorszy od nikogo, wydając małą fortunę na parę butów. Nie jesteś też lepszy. Na pewno lubię ładne buty, to jest moja słabość. Rzeczywiście nasze buty, które można by określić mianem eleganckich, to są często typowo skórzane półbuty na takich kopytach raczej smukłych i dynamicznych, i one sprawiają wrażenie takich chyba trochę bardziej formalnych niż są czasem, ale je bardzo lubię. Bardziej od kolekcji sieciówek interesuje mnie rzemiosło. Ręczna praca nad rzeczami z zasady niepowtarzalnymi. Będzie więc o krawcach, szewcach, kapelusznikach, jak również innych inicjatywach, które uznam za interesujące. Bardzo mnie fascynuje temat rzemiosła, temat rzemieślników. Zauważyłem, że w Polsce tak powoli trochę się to odradza, trochę pojawia się młodych ludzi zajmujących się tematem. Jest Maciek Zaręba w Warszawie, który prowadzi pracownię krawiecką, który sam co prawda nie jest krawcem, ale jest właścicielem i nadaje styl tej pracowni. Jest Karol Rzeszutko w Poznaniu, który wraz ze swoim dziadkiem prowadzi pracownię Krupa i Rzeszutko. W Krakowie jest młody szewc, który nazywa się Karol Stanios, i on z kolei jest ewidentnie pasjonatem tego rzemiosła. Nazywam się Karol Stanios. Prowadzę małą pracownię warsztat szewski na ulicy Smoleńsk. Zajmuję się głównie robieniem butów na miarę. To ta część męskiej garderoby, która mnie najbardziej interesuje. Cała moja praca polega jednak na takim bardzo starym, tradycyjnym szewstwie. Jest to coś, co sprawia mi wielką przyjemność. Nie lubię iść na skróty. Bardzo lubię mieć wpływ na to, co robię. Tam też swojej pracowni robię kopyta szewskie, na których później jest naciągana cholewka i widać już efekt końcowy. Jest to poniekąd taki powrót do moich początków z formą, nazwijmy to poniekąd, sztuki. Jako nastolatek chciałem iść do szkoły plastycznej, ale stwierdziłem, że chyba jednak wybiorę bardziej praktyczny zawód, więc zrezygnowałem. W międzyczasie też jeszcze miałem pewne przygody z rzeźbieniem. I teraz właśnie poprzez robienie kopyt mogę znowu powrócić do tych początków właśnie związanych z rzeźbieniem, przekładaniem takich prostych, foremnych kształtów na trójwymiarową bryłę, i to jest taki etap, który chyba daje mi największą przyjemność. Tak naprawdę wszystko zaczęło się, gdy byłem nastolatkiem, od zabawy w rekonstrukcje historyczne. Zaczynaliśmy od bardzo takich prostych strojów. Kilkanaście lat temu jeszcze ciężko było znaleźć ludzi, którzy sprzedawali swoje wyroby, na przykład buty, tego typu asortyment skórzany, więc my zaczęliśmy się, to w sumie to była taka zabawa na początku oczywiście, zaczęliśmy robić buty, jak i też cały osprzęt skórzany, czyli właśnie jakieś torby, sakwy, tego typu rzeczy. I od tego się zaczęło przez kilkanaście już w sumie w zasadzie lat. Cały czas jeszcze zajmuję się produkcją obuwia historycznego. Na początku to było to fajne wyzwanie, coś ciekawe, ale z biegiem lat przestało mnie troszkę jakby pociągać, ponieważ stało się takie monotonnym i dlatego postanowiłem się bardziej rozwijać w tej dziedzinie i stwierdziłem, że wolę sprecyzować swoją dziedzinę tylko do jednej rzeczy, czyli do butów. Już zrezygnowałem z wszystkich innych pobożnych gałęzi. Powoli podnosiłem sobie tą poprzeczkę poprzez właśnie robienie teraz trudniejszych butów. Teraz głównie zajmuję się butami współczesnymi. Jest to na chwilę obecną cały czas jeszcze dla mnie wyzwanie. Jeszcze cały czas się rozwijam w tej dziedzinie, więc też wiele rzeczy, których się uczę i jeszcze jest fajna, duża droga przede mną, ale też fajnie widać, gdy mogę sobie obserwować postęp. Widzę, jakie rzeczy robię teraz, a jakie rzeczy robiłem rok temu, więc fajnie, że dostrzegam takie detale, które chcę, żeby poprawiać, dlatego to jest fajne. Wiele się uczę, pisząc All Tight Up. Miałem szansę rozmawiać z ludźmi, którzy są naprawdę dobrzy w tym, co robią. Czy to krawiectwo, szewstwo, czy kaletnictwo? I których wiedza w tych dziedzinach dalece przekracza moją. Możemy to porównać do każdej innej części garderoby. Jeśli zaczyna się pan interesować troszkę bardziej swoim wyglądem, modą męską, zaczyna pan dostrzegać takie mankamenty w gotowych produktach. Jednak standardowe ubrania, buty są robione wedle uśrednionych rozmiarówek, a gdy ktoś chce mieć jednak lepiej dopasowane buty, zgrabniejsze, to akurat pochwalę się, bardzo lubię robić buty, które są bardzo zgrabne, dosyć mocno zarysowane, przez to nadaje mi to charakteru. Bardzo nie lubię takich topornych czy siermierznych butów, więc myślę, że chyba to są główny powód, dla którego można przyjść do mnie i zrobić sobie buty takie, jakie się chce. To jest ważne. Na początku pierwsi tacy klienci, którzy trafiali do mnie, powinni być zszokowani ilością informacji, jakich musimy sobie wymienić, każdy detal omówić. To nie jest tak, jak chodzi pan do gotowego do sklepu i może pan ocenić już gotowy produkt na zasadzie albo coś mi się podoba, albo coś mi się nie podoba. U mnie przychodzimy i omawiamy każdy element, jak ten but będzie wyglądał, tylko jest to trochę pracochłonne, ale też daje później satysfakcję z tego, że ma się tylko dla siebie zrobiony dany produkt. Więc zupełnie też inaczej się chodzi użytku, jak i tak samo dba się zupełnie inaczej o tego rodzaju butów. Jest to związane głównie z technologią. To są buty, które są robione w 100% naturalnymi metodami, z naturalnych materiałów, więc i też wymagają dbania tak naprawdę o te wszystkie te elementy. Jeśli człowiek będzie, klient, dbał o swoje buty, to jest, on bardzo fajnie mu się też później odwdzięczą i będą mu długo służyły. Czyli tak naprawdę gdybyśmy sumowali cały ten proces produkcji buta, mniej więcej zajmuje mi on 1,5-2 tygodnia, to jest takiej luźnej, fajnej, przyjemnej pracy. A sam etap, proces składania zamówienia i oczekiwania na daną parę butów, jest to mniej więcej czas 3 miesięcy. Jest to dosyć długi czas, ale ponieważ wszystko jest robione ręcznie, więc tak naprawdę to wymaga czasu. W mojej pracy uważam, że paszpech nie jest totalnie potrzebny, więc jeśli przychodzą do mnie klienci, więc stąd też muszą się liczyć z tym, że chwilkę muszą poczekać, ale myślę, że to nie jest żaden problem. Jestem, powiedzmy, normalnym, zdrowym, młodym mężczyzną, więc potrzebuję konkurencji, żeby móc się rozwijać, niestety, ale nie w Krakowie, jeśli chodzi o buty szyte wizytowe męskie, niestety już na chwilę obecną raczej nie mamy żadnej konkurencji. Większość starszych szewców chyba po prostu już mi się po prostu nie chce. Też wszystkie takie poboczne dziedziny jakby scaliłem w jednym pomieszczeniu, w jednym warsztacie. Ja bardzo mocno się sprecyzowałem, jeśli chodzi o robienie moich butów, więc to są buty głównie wizytowe. To jest interesująca praca, to nie jest taka monotonia, która przyjdzie się na 8-10 godzin do pracy, odsiedzi się zwoje i czekasz, można wyjść do domu. A u mnie jest odwrotnie, ja czekam, aż kiedy ja mogę przyjść do pracy. Lubię ładne ciuchy. Drobne detale, niezauważalne prawie dla niewprawionego obserwatora. Subtelne stebnowania, ręcznie obszyte dziurki, piękny rol klapy. To nie są szczególnie istotne rzeczy, gdy spojrzeć na nie z odpowiedniej perspektywy. Poradzisz sobie w życiu bez nich. Kiedy nauczyłeś się wiązać krawat? No, po raz pierwszy się nauczyłem do matury przez tatę, pełnym Windsorem. Przystało na prawdziwego Polaka. No, a potem próbowałem kilku różnych węzłów, oczywiście z internetu. No, skończyło się, jak to zwykle bywa wśród entuzjastów tego typu ubioru, po prostu foreign handem, czyli węzłem prostym, bodaj najprostszym z węzłów krawatowych, który jest bardzo ładny w swojej prostocie. Czy poprzez tworzenie bloga, eleganckie ubieranie się czujesz się dżentelmenem? Broń Boże. Absolutnie nie. Nie, ja się tylko ładnie ubieram. Bardzo rozpowszechnione wydaje mi się utożsamianie mężczyzny w garniturze z dżentelmenem. Ludzie mają sporo oczekiwań dotyczących tego, jaki powinien być facet, który ubiera się w eleganckie ciuchy. Jako z natury jednak trochę kontestator, czuje się wręcz w obowiązku te oczekiwania czasem rozwiewać. Dżentelmeństwo to jest cała osobna kategoria i osobna puszka Pandory, której nie wiem, czy się czuję na siłach teraz otwierać, bo to jest temat na strasznie długą dyskusję. Związane jest to i ze społecznym odbiorem słowa dżentelmen, które jest bardzo różne i bardzo zależy od osoby, która je wypowiada. Natomiast ja generalnie staram się uciekać od pewnych takich tradycyjnie zdefiniowanych ról, bo nie lubię etykietek, nie lubię być ładowany do jakiejś kategorii. No a to się zdarza. Ludzie często łączą krawat z byciem dżentelmenem, co jest jakoś straszliwie powierzchowne. Wydaje mi się mocno nieuzasadnione. Prawdziwy powód moich sartorialnych zainteresowań to fakt, że to po prostu fajna zabawa. Wiem, nie jest to szczególnie dobre usprawiedliwienie. Jest dość egoistyczne i niewiele w nim głębi. Z drugiej strony chodzi o noszenie ciuchów. Jak wielkiej głębi rzeczywiście się spodziewasz?